W latach 60. i 70. ubiegłego wieku nastąpił niebywały rozkwit polskiego żeglarstwa morskiego. Dość wspomnieć Leonida Teligę, który na jachcie Opty opłynął świat, Krzysztofa Baranowskiego, który po regatach Ostar nie wrócił do kraju, tylko rozpoczął wokółziemski rejs na Polonezie, Krystynę Hojnowską-Liskiewicz, która na Mazurku opłynęła kulę ziemską jako pierwsza kobieta na świecie, Teresę Remiszewską i Komodora, na którym samotnie przepłynęła Atlantyk jako pierwsza Polka, Henryka Jaskółę, który na Darze Przemyśla jako pierwszy Polak i trzeci żeglarz na świecie okrążył ziemię bez zawijania do portu i wielu, wielu innych. Wszyscy oni pływali na jachtach zaprojektowanych przez polskich inżynierów i zbudowanych w polskich stoczniach. Słowem, był to czas, gdy polskie żeglarstwo liczyło się w świecie. Później różnie z tym niestety bywało. Ale nie o wielkich żeglarzach będzie dziś mowa. Raczej o polskich jachtach, które pokonały tysiące mil w sztormach i burzach, sławiąc, jak głosi formuła wypowiadana przez Matkę Chrzestną, imię polskiego stoczniowca i żeglarza, a zatonęły w banalnych, głupich wręcz okolicznościach. Podcast niespodziewanie zrobił się bardzo długi, więc dziś opowiem o katastrofach jachtów Kismet, Otago i Zewmorza, a za tydzień o kolejnych trzech – Spanielu, Eurosie i Darze Przemyśla. W 1959 roku na Islandię wyruszył pierwszy polski jacht Witeś. 6 lat później w tym samym kierunku wyruszył inny jacht, Kismet, dowodzony przez kapitana polarnika Wojciecha Orszuloka. Nawiasem mówiąc, kapitan jachtu był równocześnie konstruktorem tej jednostki. Kismet był stalowym keczem, czyli jachtem, którego tylny maszt, zwany bezanem, jest umieszczony przed urządzeniem sterowym. Miał długość 9,80 m, 2,40 m szerokości i 45 m żagla. Swą nazwę zawdzięczał tureckiemu słowu oznaczającemu przeznaczenie. W owym czasie rejsy do Islandii należały do rzadkości. Ostatnim, który przed Kismetem dopłynął do Reykjaviku, był niemiecki jacht Roland von Bremen w roku 1960. Minęło zatem 5 lat, w ciągu których żaden z zagranicznych jachtów nie dopłynął tak daleko na północ. Rejs Kismeta rozpoczął się 20 maja 1965 roku w Gdyni. 23 czerwca żeglarze dotarli do Reykjaviku, by 22 lipca o 4:30 zacumować do Kei na Helu. Wyprawa trwała o 5 dni krócej niż rejs Witezi, choć część rejsu żeglarze odbyli w sztormie. O rejsie powstała książka napisana przez Wojciecha Orszuloka pod tytułem Rejs do Islandii, wydana w roku 1969 w serii Miniatur Morskich. W drugiej połowie września 1969 roku Kismet, będący własnością jachtklubu Stoczni Gdańskiej, został wyczarterowany żeglarzom z Akademickiego Klubu Żeglarskiego z Łodzi. Na Zatoce Gdańskiej zamierzano bowiem przeprowadzić egzaminy na stopień sternika morskiego. Egzaminy zakończyły się około godziny 21. O północy cała 7-osobowa załoga zgromadziła się na burcie i o 1:00 w nocy jacht wyszedł z Gdyni z zamiarem dopłynięcia do Jastarni. Przed wyjściem włączono wszystkie obowiązujące światła, co później potwierdził bosman basenu jachtowego. Żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę w punkcie obserwacyjnym zaobserwowali na ekranie radarowym wychodzący jacht. Około godziny 2:00 przekazali dalszą jego obserwację punktowi obserwacyjnemu WOP w Helu, informując, że idzie on z Gdyni do Jastarni. Żołnierze w Helu doskonale widzieli echo jachtu, jednak gdy jacht był 1,5-2 mile od półwyspu,
echo zniknęło. Próbowali dostrzec jacht przy pomocy lunety, ale niczego nie zauważyli. Wywnioskowali zatem, że jacht najprawdopodobniej miał zgaszone światła. Dostrzegli jednak wychodzące w morze z portu wojennego w Helu okręty marynarki wojennej. Ich światła, mimo odległości 2 mil, były dobrze widoczne. Po pewnym czasie zauważyli czerwone, a następnie białe rakiety. Przenieśmy się teraz na pokład Kismeta. Do godziny 4 nad ranem, a zatem do końca trwającej od północy wachty, przez wszystkich ludzi morza zwanej psią wachtą, brakowało 20 minut. Nagle sternik usłyszał za sobą odgłos silnika. Obejrzał się za siebie i w odległości około 150 metrów zauważył światła oraz zarys kadłuba zbliżającego się okrętu. Odniósł wrażenie, że okręt znajdował się na kursie kolizyjnym. Sternik sięgnął po latarkę i zaczął nią oświetlać żagle, drugą ręką trzymając rumpel. Okręt był już w odległości około 50 metrów. Po chwili nastąpiło zderzenie. Z pokładu został zerwany cały osprzęt wraz z masztami. Okręt, z którym nastąpiło zderzenie, nawet się nie zatrzymał i szedł dalej dotychczasowym kursem. Z jachtu wystrzelono 2 czerwone rakiety. Skąd obecność okrętów wojennych na zatoce? W nocy 23 września 1968 roku w porcie wojennym Hel zarządzono alarm bojowy. Okręty wojenne opuszczały kolejno port, kierując się nakazanymi kursami w ustalony rejon rozśrodkowania. Wśród nich znalazł się także trałowiec oznaczony numerem burtowym 620. Sterowano według żyrokompasu, płynąc z prędkością około 14 węzłów. Okręt miał zapalone przepisowe światła pozycyjne, burtowe, topowe i rufowe. Noc była ciemna, jednak widzialność była bardzo dobra, ponieważ widać było światła Gdyni. Mimo że radar był podgrzany, gotów do włączenia, dowódca nie wydał polecenia włączenia radaru, gdyż jego zdaniem było to zbędne z uwagi na dobrą widzialność. Za obserwację drogi przed okrętem, po 75 stopni w lewo i w prawo, odpowiedzialny był artylerzysta siedzący na specjalnym siodełku w obudowie działa. Nie widział on lustra wody bezpośrednio przed dziobem, gdyż jego siedzenie było zbyt nisko w stosunku do okienka. Po wyjściu z portu nie widziano świateł innych statków poza światłami rufowymi okrętów idących przodem. Około mili od główek portu wojennego kurs przeciął mu kuter rybacki idący do jastarni. Ponieważ kuter oddalił się, dowódca okrętu nie zwracał więcej na niego uwagi. Około 2 mil od portu artylerzysta zobaczył przed dziobem prawie na kursie białą plamę. Kiedy dokładniej się wpatrzył, rozpoznał trójkątny żagiel w odległości około 50 metrów. Zorientował się, że może nastąpić zderzenie i usiłował zawiadomić mostek. Ujął korbkę aparatu telefonicznego i pokręcił nią kilka razy, po czym odwrócił się i zaczął dawać sygnały ręką, wskazując na dziób. Widział sternika oraz dowódcę, ale nie był pewien, czy zauważyli jego sygnały. Odwrócił wzrok w kierunku żagla, ale ten znikł z pola widzenia. W tym momencie nastąpiło zderzenie. Bosman, który w chwili zderzenia był w pomieszczeniu dla podoficerów, odczuł wstrząs okrętu i uderzenie. Gdy udał się na dziób, zauważył, że w kotwicy znajdują się części takielunku. Obejrzał się w stronę rufy i dojrzał nisko nad wodą zielone i czerwone światła jednostki pływającej. Dowódca okrętu wydał polecenie sternikowi rozpoczęcia cyrkulacji w lewo, by znaleźć się na kontrkursie. Po wykonaniu zwrotu i przejściu około 200 metrów kursem przeciwnym, zauważono na okręcie czerwoną rakietę wystrzeloną z odległości około 500 metrów.
Widziano również czerwone światło burtowe jachtu. Okręt skierował się w stronę, skąd wystrzelono rakiety. Zapalono reflektor i użyto rakiet oświetlających, co pozwoliło dostrzec kadłub jachtu. Drogą radiową zawiadomiono o zderzeniu okręt flagowy i oficera operacyjnego, a następnie trałowiec podszedł do jachtu, który był już bez masztów i żagli. W pobliżu pływały części rozbitego takielunku, a także koło ratunkowe i pas. Nawiązano kontakt głosowy z załogą jachtu, która poinformowała, że na pokładzie brak jest jednej osoby. Ponieważ jacht zachowywał pływalność i nie wymagał bezpośredniej pomocy, na okręcie 620 zarządzono alarm człowiek za burtą. Do akcji włączyły się inne znajdujące się w pobliżu okręty, a okręt 621 podszedł do jachtu, asystując i asekurując go. Niestety, żeglarki, która wypadła za burtę w chwili zderzenia, nie odnaleziono. Na miejsce przybyła motorówka H4, która przeholowała jacht do portu. Kismet doznał tak poważnych uszkodzeń, że koszty naprawy przekroczyłyby jego wartość. I tak oto w niebyt odeszła jedna z legend polskiego żeglarstwa. Otago należał do klasy jachtów J-140. Zbudowany w roku 1959, miał stalowy kadłub o długości 18 metrów, 4 metrów szerokości i ożaglowany był jako ketch, który na dwóch masztach mógł nosić żagle o powierzchni 144 metrów kwadratowych. Załogę stanowiło 15 żeglarzy. Swą nazwę otrzymał na cześć barku Otago, jedynego statku, którym dowodził Józef Konrad Korzeniowski. W latach 1973-1974 miały miejsce wokółziemskie regaty White Bread Round the World Race. Start nastąpił w Portsmouth w Anglii, meta pierwszego etapu była w Cape Town w Republice Południowej Afryki, drugiego w Sydney w Australii, trzeciego w Rio de Janeiro w Brazylii i ostatniego w punkcie startu, czyli w Portsmouth. Po drodze mijano dwa najniebezpieczniejsze przylądki – przylądek Igielny i przylądek Horn. Regaty te wciąż są organizowane co 3 lata, ale już pod nazwą Volvo Ocean Race. W regatach brały udział dwa polskie jachty – Copernicus i Otago. Jachtem Otago dowodził kapitan Zdzisław Pieńkawa, a jednym z załogantów była 18-letnia wówczas, jedna z trzech startujących kobiet, córka kapitana Iwona. Po rejsie napisała książkę Otago, Otago na zdrowie, która była bestsellerem nie tylko w środowisku żeglarskim. 31 maja 1975 roku Iwona Pieńkawa, która wśród żeglarzy bardziej znana była jako latająca ryba, bo takie imię otrzymała na chrzcie równikowym, pierwsza Polka, która opłynęła przylądek Horn, zginęła w wypadku samochodowym pod Mławą. Miała wówczas niespełna 20 lat. Opisywanie wszystkich przygód, które spotkały Otago w wokółziemskim rejsie, znacznie przekracza możliwości tego podcastu. Dlatego gorąco polecam Wam przeczytanie książki Iwony Pieńkawy Otago, Otago na zdrowie oraz książki jej ojca, Zdzisława Pieńkawy, Żeglarski maraton. Otago w wokółziemskich regatach White Bread. Dwa lata po zakończeniu regat, w lipcu 1976 roku, Otago wyruszył w rejs na Wyspę Niedźwiedzią, najdalej na południe wysuniętą część Svalbardu, leżącego w połowie drogi między Spitsbergenem a przylądkiem północnym. Po 3 tygodniach jacht na 1 dobę zatrzymał się w radzieckim Archangelsku, a następnie popłynął do Murmańska, w którym miano naprawić rozrusznik silnika. Niestety, awarii nie udało się usunąć mimo pomocy radzieckich marynarzy i jacht z niesprawnym silnikiem wypłynął w morze, by po 5 dniach
15 sierpnia, dotrzeć do Wyspy Niedźwiedziej. Zakotwiczył w niewielkiej zatoce Thunheim u północno-zachodniego brzegu. Norwescy meteorolodzy stacjonujący na wyspie zaoferowali pomoc i części zamienne do rozrusznika. Zaproponowali także zmianę kotwicowiska na zatokę Hervikshamn. Jacht zakotwiczył na 25 metrach łańcucha na 8 metrach wody. Po ustawieniu jachtu na kotwicy około godziny 17 kapitan wraz z dwoma członkami załogi popłynął bączkiem, czyli małą łodzią wiosłową, do stacji meteorologicznej, by zorientować się w prognozie pogody, sytuacji lodowej na Spitsbergenie, a także zorganizować naprawę rozrusznika. W nocy wiatr zmienił kierunek i zaczął niebezpiecznie znosić jacht w kierunku nadbrzeżnych skał. Około godziny 4 nad ranem z pokładu wystrzelono rakiety, umówiony sygnał wzywający kapitana na pokład. Na polecenie pierwszego oficera zaczęto wybierać kotwice i postawiono fok oraz bezan. W czasie tych manewrów jacht oparł się najpierw rufą, a następnie burtą o skały. Załoga zrzuciła żagle i założyła kamizelki ratunkowe. Motorówką meteorologów kapitan wrócił na Otago. Z motorówki podano hol i próbowano ściągnąć jacht na głęboką wodę, ale bezskutecznie. Kiedy motorówka oddała hol, wysoka fala najpierw obróciła jacht dziobem do lądu, a następnie położyła go na lewą burtę i wreszcie rzuciła nim o skały. Do akcji ratowniczej włączył się stojący w pobliżu statek wielorybniczy Skagenes. Niestety, jemu też nie udało się ściągnąć Otago na głęboką wodę. Rankiem załoga zeszła z jachtu, zabierając ze sobą dokumenty i dziennik jachtowy. Po południu nawiązano łączność radiową z radzieckim trawlerem rybackim, który zobowiązał się udzielić pomocy. W sztormowym wietrze od 6 do 7 stopni w skali Beauforta statek podpłynął w pobliże Otago i próbował podać hol za pomocą swojej szalupy. Niestety, silny wiatr i wysoka fala spowodowały, że po 3 godzinach zrezygnowano z próby ratowania jachtu. Następnego dnia nawiązano łączność z ORP Kopernik, który był w stanie dotrzeć na miejsce za kilka dni. W międzyczasie stwierdzono przecieki kadłuba, przeniesiono więc na brzeg cały sprzęt i wyposażenie jednostki. Kapitan Kopernika odmówił jednak rozpoczęcia akcji ratunkowej, gdyż uznał, że nieszczelny kadłub i brak możliwości zapewnienia mu pływalności przy ściąganiu ze skał grożą zatopieniem jachtu. Zdemontowano zatem resztę wyposażenia, które wraz z załogą ulokowano na ORP Kopernik. Na wyspie został kapitan, który miał nadzorować leżący na skałach jacht i załatwić formalności związane z przybyciem statku ratowniczego. Ostatecznie podpisano umowę ratowniczą z norweskim statkiem Salvator, który wkroczył do akcji 29 sierpnia. Kapitan jachtu sugerował wypełnienie kadłuba styropianem oraz zabezpieczenia drewnem rafy, po których miano przesuwać Otago. Norwegowie jednak nie zastosowali się do tych sugestii. 10 minut po ściągnięciu ze skał Otago zatonął na głębokości 12 metrów w odległości około 400 metrów od brzegu. Jacht przeciągnięto następnie po dnie około 1,5 mili, a nurek ze statku ratowniczego zszedł pod wodę, by ocenić uszkodzenia. Stwierdził on, że są one tak duże, że cała akcja ratunkowa staje się nieopłacalna. Jacht pozostawiono na dnie u północnych wybrzeży Wyspy Niedźwiedziej. W 2008 roku na Wyspę Niedźwiedzią popłynął jacht Syrenka, którego załoga próbowała odnaleźć resztki wraku Otago. Niestety, nie znaleziono nic. W 1943 roku w Dziwnowie rozpoczęto budowę jachtu dla Hitlerjugend. Budowy nie dokończono.
kadłub porzucono i w 1945 roku został przejęty przez stronę polską. Wodowanie w Dziwnowie nie odbyło się bez kłopotów. Jacht nie chciał spłynąć na wodę i nie pomagało ściąganie go przy pomocy samochodu. Dopiero następnego dnia, gdy wszyscy oficjele dawno już opuścili stocznię, udało się wreszcie sprowadzić go na wodę. Na holu trafił do Stoczni Północnej w Gdańsku i na podstawie dokumentacji odtworzonej przez Zdzisława Michalskiego i wspominanego już przeze mnie Wojciecha Orszuloka dokończono budowę. Jacht spłynął na wodę w 1949 roku i otrzymał imię Zew Morza. Zew był szkunerem gaflowym o długości 31 metrów i szerokości 6,5 metra. Na dwóch masztach mógł postawić łącznie 365 metrów kwadratowych żagli. Mogło na nim pływać 3 członków załogi stałej oraz 24 adeptów żeglarstwa. Pierwszym armatorem jachtu było Państwowe Centrum Wychowania Morskiego. Kolejnymi Szkoła Morska w Szczecinie, Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich w Gdyni, Rybacki Klub Sportowy Arka Gdynia, Zasadnicza Szkoła Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich Odra w Świnoujściu, Wojewódzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Szczecinie i wreszcie Polski Związek Żeglarski, którego Zew Morza był jachtem flagowym. W 1957 roku Zew Morza i generał Zaruski wypłynęły w rejs do Narwiku. Historia tego rejsu jest niezwykle ciekawa. W podcaście o zatonięciu jachtu Poświst, link znajdziecie w opisie, wspominałem o obostrzeniach, jakim od drugiej połowy lat 40. podlegały wyjścia jachtów w morze. Rejsy zagraniczne wówczas były w ogóle zakazane. Restrykcje zniesiono dopiero w roku 1956 podczas tzw. Gomułkowskiej odwilży. Wówczas to grupa żeglarzy z Trójmiasta postanowiła zorganizować daleki rejs. Aby ówczesne władze komunistyczne spojrzały przychylnym okiem na wyprawę, wymyślono sprytny pretekst. Dwa jachty, Zew Morza pod dowództwem kapitana Juliusza Hebla i Mariusz Zaruski, dowodzony przez Włodzimierza Jacewicza, miały wziąć na pokład urny z ziemią z Podhala i zawieźć je na cmentarz żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich walczących o Narwik. Rejs rozpoczęto w Szczecinie 20 czerwca 1957 roku. Żeglarze odwiedzili m.in. Kopenhagę, Göteborg, Oslo i Bergen, przepływając w ciągu półtora miesiąca ponad 4,5 tysiąca mil morskich. Zew Morza był pierwszym polskim jachtem, który przekroczył koło podbiegunowe. 8 listopada 1973 roku na wałach Chrobrego w Szczecinie pożegnano Zew Morza, który wypłynął w rejs dookoła świata. Trasa rejsu wiodła przez Casablancę, Kanał Panamski, Polinezję Francuską, Nową Zelandię, Australię i Republikę Południowej Afryki. Rejs trwał 388 dni i zakończył się 30 lipca 1974 roku w Szczecinie. Rejs otrzymał drugą nagrodę Polskiego Związku Żeglarskiego Rejs Roku w edycji 1974. Zew posiadał podwójny balast. Wewnętrzny, o wadze 8 do 12 ton, stanowiły kostki bazaltowe umieszczone w skrzyniach na dnie kadłuba i zewnętrzny, o wadze 11 ton, składający się z 3 segmentów połączonych stworzeniami ze stępką. Po kapitalnym remoncie w latach 1972-1973 zauważono, że jacht ma stały przechył na prawą burtę wynoszący od 3 do 5 stopni. W 1980 roku stwierdzono ubytek kostek balastowych, który uzupełniono rok później. 21 października 1981 roku z 21-osobową załogą na pokładzie jacht wyszedł z Gdyni w rejs do Grecji.
Po wyjściu z kanału Kilońskiego jacht żeglował w sztormie dochodzącym do 10 stopni w skali Beauforta, płynąc chwilami w 55-stopniowym przechyle. Część żagli uległa zniszczeniu, woda z zęs przelewała się do kabin, a sam kadłub zaczął przeciekać. W Amsterdamie naprawiono uszkodzenia i jacht popłynął dalej, bez problemów docierając do Lizbony i Barcelony. 9 grudnia 1981 roku jacht opuścił Barcelonę i skierował się w stronę cieśniny Świętego Bonifacego, oddzielającej Sardynię od Korsyki. Pogoda załamała się, przynosząc zachodni wiatr o sile 7 do 9 stopni w skali Beauforta. 12 grudnia jacht mocno przechylił się na prawą burtę i woda wlała się przez zejściówkę do kabiny nawigacyjnej. Zrzucono żagle i uruchomiono silnik, aby wypompować wodę z wnętrza. Wiatr nieco zelżał. Około 10:15 w lewą burtę z zewu uderzyła potężna fala, pochylając jednostkę o 45 do 70 stopni. Po chwili kolejna fala położyła jacht na wodzie. Z tego przechyłu jacht już nie wstał. Woda zaczęła wlewać się do środka kadłuba. Nie udało się uruchomić radiostacji, ponieważ antena była przymocowana do masztu, który teraz znajdował się w wodzie. Zwodowano 6, a następnie 10-osobową tratwę. Drugiej 10-osobowej tratwy nie udało się zwodować z powodu problemów z odcięciem linki mocującej ją do pokładu. W przeładowanych tratwach znalazła się jednak cała załoga. Po 10 minutach zew morza pogrążył się dziobem w wodzie. Wrak spoczywa na dnie na zachód od Korsyki na głębokości około 2700 metrów. Wystrzelono 2 czerwone rakiety, ale dopiero około godziny 18, po 8 godzinach spędzonych na tratwach, rozbitkowie spostrzegli przepływający statek. Był to francuski Ville de Dunkerque, który między 20:30 a 22:30 podjął żeglarzy z wody. 15 grudnia statek przybył do Pireusu, skąd rozbitkowie drogą lotniczą powrócili do kraju. To tyle w pierwszej części podcastu o legendach polskiego żeglarstwa, które zatonęły. Za kilka dni pojawi się część druga, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.